Tragiczny wypadek w Toruniu na ulicy Warszawskiej. Zginęła 35-letnia kobieta. Policjanci ustalili, że kierująca Toyotą Jaris najechała nagle na stojący na torach pojazd pogotowia technicznego MZK. Jadąc od strony lubickiej na skrzyżowaniu z placem 18 stycznia, prawdopodobnie wykonała nieprawidłowy manewr skręcania i doszło do wypadku. Mieszkanka Torunia zginęła na miejscu. Do wypadku doszło w środę po 23. Od przyszłego roku w Toruniu nie będzie opłaty od posiadania psa i zmienią się stawki podatku od nieruchomości oraz środków transportowych. Podatek wzrasta średnio o wskaźnik inflacji, który dla całej Polski według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku bieżącym wynosi 4%. Od nowego roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą już 75 groszy za metr kwadratowy. O 2 grosze na metrze wzrasta też podatek za mieszkanie. Najwięcej, bo aż o 30 groszy więcej zapłacą osoby prowadzące działalność pożytku publicznego. 15 groszy więcej właściciele domów i 18 groszy na metrze więcej osoby świadczące usługi zdrowotne. Tylko od środków transportu do budżetu Torunia powinno wpłynąć w roku przyszłym dodatkowe 120 tysięcy złotych. Ogólna kwota podatku wyniesie blisko 5 milionów złotych. Temat podwyżek selektryzował toruńskich radnych, padło wiele politycznych wypowiedzi. Platforma Obywatelska w Toruńskiej Radzie Miasta winą za podwyżki obarcza prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Radni PO uważają, że są one wynikiem zadłużenia miasta. Prędzej czy później podwyżki i tak uderzą bezpośrednio w portfel mieszkańców Torunia, uważa radny PO Paweł Gólewski. Podwyżki są symboliczne w granicach inflacji, a za zmianę stawek odpowiada tylko i wyłącznie rząd, w tym przypadku rząd Donalda Tuska. Zauważa koalicjant Jacek Kowalski z PiS, tak czy inaczej od nowego roku więcej zapłacimy za przejazd środkami MZR. Jak już informowaliśmy, wzrosną też podatki m.in. od nieruchomości i środków transportu, pojawią się nowe opłaty, klimatyczna i przystankowa, a zniknie za posiadanie psa. Iluminacje średniowiecznych budynków i koncerty na balkonach zabytkowych Kamienic uświetnią obchody 15-lecia wpisania Torunia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas wydarzenia wystąpi m.in. Adam Struk, śpiewak, poeta, kompozytor. Na balkonie nad restauracją Sphinx zabrzmią rokowe dźwięki zespołu Strusie 4. Natomiast na tle oświetlonego dworu Artusa zaśpiewają artyści operowi Agnieszka Olszewska oraz Wiesław Raczkowski, którym akompaniować będzie Wojciech Sarba. Rozpoczęcie muzycznych występów zaakcentują bębniarze zespołu Lombellico del Mondo. Główna gala jubileuszowa 15 wpis wpisu Torunia na listę UNESCO odbędzie się 4 grudnia we wtorek, początek o 18 na rynku staromiejskim. I znowu się kręci. Rozkręca się 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które już w drugą niedzielę nowego roku również w Toruniu Wielkie Serce znów będzie rozgrzewać Torunian i turystów w sercu Torunia. Na pewno nie zabraknie takich atrakcji jak koncerty, aukcje, licytacje oraz mnóstwo imprez i wydarzeń towarzyszących. Toruński sztab jest na etapie budowy programu. Ze strony internetowej wośp dowiecie się kto i w jaki sposób może zostać wolontariuszem. Organizatorzy zapraszają też do współpracy wszystkich sponsorów Dobrego Serca. W sobotę kolejna okazja do obejrzenia postępów budowy nowego mostu. Na wycieczkę mogą zapisywać się mieszkańcy Torunia. Na budowę wejdzie około 120 osób, decyduje kolejne zgłoszeń. Zgłoszenia drogą mailową można przesyłać na adres pr.pl. Uczestnicy spotkania zostaną podzieleni na cztery 30-osobowe grupy. Zwiedzanie mostu rozpocznie się o 9.00. Przed wejściem na budowę każdy uczestnik zostanie przeszkolony z zakresu BHP, otrzyma kamizelkę i kask ochronny. Po wycieczce dla wszystkich pamiątkowy kubek z wizerunkiem mostu.